Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Szkoła w radiu. Cześć, jesteśmy z 13 liceum i bierzemy udział w projekcie Szkoła w radiu. Julia Srebnicka, Monika Wielgus, Julia Przybylska, Zuzanna Wróbel, Anna Siwek, Jan Wolak i Nam Nguyen. Jesteśmy uczniami klasy dziennikarskiej. Przygotowanie audycji było dla nas nie lada wyzwaniem. No, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak ciężko przygotować audycję radiową. No, lecz pomimo tych wszystkich trudności, problemów towarzyszących nam przy nagrywaniu materiałów, to daliśmy radę. W dzisiejszej audycji będziemy rozmawiać o samorządności w szkołach, z którą mamy styczność już od podstawówki. Jednak nie był to łatwy temat do zrealizowania. Mieliśmy dużo zabawy z przygotowaniem tej audycji. Zbieranie materiałów było naprawdę ciekawe, chociaż czasem stresujące. Dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, na wiele z nich patrzymy teraz z innej perspektywy. Bardzo dobrze będziemy to wspominać. Było to dla nas ciekawe doświadczenie, nigdy wcześniej nie nagrywaliśmy w radiu. Dla mnie najbardziej stresujące było przeprowadzenie wywiadu z panem dyrektorem, ponieważ było to w Urzędzie Miasta. Moim zdaniem najciekawszym elementem naszej pracy był wywiad z panią pedagog, ponieważ rzuciło to inne światło na szkołę, do której uczęszczamy. Po wielu problemach z umówieniem spotkania na policji wreszcie się udało. Najbardziej zapamiętałem proces dostawania się do budynku. Otrzymaliśmy nawet swoje identyfikatory. A przeprowadzenie wywiadów było bardzo ciekawym doświadczeniem. Byli z wami Julia Wojtowicz, Ola Marszał, Aleksandra Salamończyk, Julia Rygulska, Julia Szewczyk, Maciej Obora, Jakub Skowron i Szymon Szymański. Dziękujemy. Szkoła w radiu. Tak jak dzwonek w szkole oznacza początek nauki, tak tutaj jest początkiem naszej audycji. Może i będzie trwała trochę dłużej niż normalna lekcja, ale dzięki muzycznym przerwom może uda wam się z nami wytrzymać. Witają was uczniowie z drugiej klasy gimnazjum, Społecznego Gimnazjum nr 8, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. W ramach projektu gimnazjalnego przygotowujemy audycje radiowe. Co nawiasem mówiąc, nie jest tak proste, jakby mogło się wydawać. Spotykamy się dzisiaj w następującym składzie. Wiktor Piechacz, Olga Łabudzik, Jadzia Sida, Julia Bakalarczyk, Kuba Bombiński i Maciej Gąsior. Są z wami Wojtek Matuszyński, Karolina Witowicz, Filip Dojko, Olga Laczewska, Ignacy Czajkowski i Witek Trąbka. Dzisiaj postanowiliśmy oprowadzić was po naszej szkole, robiąc postoje w miejscach, naszym zdaniem, bardzo ważnych. No właśnie, nie samą lekcją żyje uczeń. W naszej poprzedniej audycji mówiliśmy trochę o samorządach szkolnych. Dzisiaj na tapetę bierzemy talenty. Jest o czym mówić, więc zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest talent? Na to pytanie odpowiedzieli nam najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas podstawówki. Ich odpowiedzi mogą być naprawdę ciekawe, więc słuchajcie uważnie. Czym dla ciebie jest talent? Coś, co bardzo dobrze umiem robić i bardzo to lubię. Ja mam talent piłki nożnej. Tańczeniem. Talent dla mnie jest opieką nad bratem, przyjemnością i fajną rzeczą. Zabawą. Talent to robienie hałasu. Czym dla ciebie jest talent? Dla mnie talent to taka jakby umiejętność. Talent jest dla mnie artystyką. Talent to dla mnie, jak coś się dobrze umie robić i dobra zabawa. Dla mnie talent zabawą. Dla mnie to jest super zabawa i dużo kreatywnych rzeczy. Dzięki tej audycji zebraliśmy dużo materiałów, przeprowadziliśmy wywiady, sondy i jesteśmy pewni, że w szkole możemy czuć się bezpiecznie i swobodnie możemy rozwijać swoje pasje. Dziękujemy za wysłuchanie naszej pierwszej audycji o bezpieczeństwie w szkole i zapraszamy na kolejną audycję. Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Szkoła w radiu. Saluto z Radia Pryzmat od Piotra Opoki, Macieja Święszka i Bartosza Bojarskiego z Zespołu Szkół Łączności imienia Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie. W ramach projektu Szkoła w Radiu porozmawiamy o bezpieczeństwie w szkole. Czy nauczyciele i uczniowie mają potrzebne kompetencje, by zareagować w razie zagrożenia? Zastanowimy się, jak bardzo uczniowie są kontrolowani dla swojego bezpieczeństwa.
Tematem dzisiejszej audycji jest samorządność w szkole. Hit czy kit? Będziemy się zastanawiać i mówić o tym, jak samorządność jest postrzegana przez nauczycieli, uczniów i sam samorząd. Podyskutujemy, jaki wpływ ma drugi człowiek na nasz talent, za który uznamy zdolność nabytą w jakiś sposób. Odpowiemy na pytania, jak je w sobie odkryć, co pomaga nam je rozwinąć i czemu ludzie ich nie rozwijają. Nasza audycja niestety dobiega końca. Dlatego w związku z tym chcieliśmy się podzielić naszymi odczuciami z życia tej szkoły. Najbardziej w tej szkole mnie zaskoczyło, że nauczyciele potrafią być jednocześnie bardzo wymagający i ostrzy. Także ocena dopuszczająca czasami jest naprawdę wyzwaniem, za które czuję się, że się zasłużyło, jak się ją dostało. Ale przy okazji mogą bardzo dużo przygotować do wszelkich testów czy innych egzaminów państwowych. A w momencie, kiedy właśnie nie dostaniesz tej oceny dopuszczającej z matematyki, możesz się wyżyć w naszej nowoczesnej szkolnej siłowni. Mi natomiast najbardziej podobało się to, że wszyscy w tej szkole są niesamowicie zgrani. Co ja mogę powiedzieć? Czuję się dumny, że wybrałem tą szkołę. Dziękujemy za spędzony razem z nami czas. Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Szkoła w radiu. Cześć, słuchacie Radia Pryzmat. Audycję w ramach projektu Szkoła w Radiu poprowadzą uczniowie klasy medialnej 13 Liceum Ogólnokształcącego imienia bohaterów Westerplatte w Krakowie. Będziemy rozmawiać o samorządności w szkole. Zastanowimy się, czym właściwie jest samorządność i jak postrzegają ją młodzi ludzie. Audycję poprowadzą Emilia Główka, Żaneta Morawiec, Natalia Michalik, Oliwia Królik, Joanna Filek, Jakub Adamski, Góral Weronika, Natalia Kubik, Tarita Bers, Mikołaj Gil, Izabella Kolarz, Maja Kowalska, Aleksandra Klak, Katarzyna Konsiorek, Kuba Iwan. Bezpieczeństwo w szkole to bardzo szeroki temat, ale chyba najważniejszym pytaniem jest to, czy my jako uczniowie w tej szkole czujemy się bezpiecznie. Jestem uczniem tej szkoły już ponad 2 lata i nigdy nie doświadczyłem jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia. Co sprawia, że czujesz się bezpiecznie? W szkole funkcjonują kamery, nauczyciele sprawują bardzo dobrze dyżur w trakcie przerw. Dyżur sprawuje pani na portierni, która obserwuje szkolny korytarz na parterze. W naszej grupie też mamy utalentowane osoby. Porozmawiamy teraz z naszą koleżanką z klasy, która uczy się języka japońskiego. Proszę cię, żebyś powiedziała kilka słów po japońsku. Minasama, kyo arigato gozaimashita. Na tych pierwszych targach liceów wiedziałam, że chcę iść do niej, nie wiedziałam sama dlaczego i że będzie mi w tej szkole dobrze. Po raz pierwszy zetknęłam się z tą szkołą na dniu otwartym. Kiedy tam weszłam, zaczęłam się rozglądać. Od razu znalazła się osoba, która do mnie podeszła. Była bardzo sympatyczna i pokazała mi całą szkołę. Dziękujemy, że byliście z nami i wysłuchaliście audycji w ramach projektu Szkoła w Radiu prowadzonej przez uczniów 13 Liceum.